Prawda jest taka, że producenci samochodów nie pozwolą nam kręcić swoimi amortyzatorami. I tak naprawdę regulacja sprowadza się tylko do guzika na desce rozdzielczej. Czyli wybieramy sport albo komfort. Co dzieje się we wnętrzu takiego magicznego amortyzatora? Istne czary. Pod wpływem wytwarzanego w cylindrze pola elektromagnetycznego olej staje się bardziej gęsty lub bardziej rzadki. W trybie sport tłok chodzi ciężko, w trybie komfort luźno. Jak to możliwe? Przemek za chwilę wyjaśni. Dla dobra nauki i oglądalności programu wykona odważny eksperyment. O, gaz. Tak, tam jest gaz i to pod dużym ciśnieniem. Koncepcja niezbyt się udała i wybuchło, ale tak miało być, bo muszę się dostać do środka amortyzatora, żeby odzyskać ten olej. Nasz wybuchowy amorek musi skorzystać z toalety. Cała magia znajduje się tutaj. W tym oleju jest bardzo dużo opiłków metalowych i w fajnym doświadczeniu pokażę Wam zasadę działania. Żeby przeprowadzić to doświadczenie, potrzebuję oleju z amortyzatora, strzykawki, sztuk dwie, wężyk i bardzo ważna rzecz, magnes. Cały trik polega na tym, żeby nabrać oleju amortyzatorowego do jednej strzykawki i natknąć drugi koniec wężyka na drugą strzykawkę. I teraz coś Wam pokażę. To jest właśnie symulacja pracy amortyzatora. Jedna komora olejowa, druga komora, a ten wężyk to jest tak naprawdę zawór. I tu w tym oleju, tak jak Wam mówiłem, jest pył metalowy, ale on jest tak drobny, że go praktycznie w ogóle nie widać. Natomiast cała magia dzieje się, kiedy przyłożymy ten zawór do magnesu. Wtedy magnes ściąga opiłki oleju występujące w nim i powoduje, że przepływ jest coraz trudniejszy, dlatego że zmniejsza się średnica przekroju naszego zaworu. I tak oto zmieniamy charakterystykę pracy jednym guzikiem na desce. Fajne?